Dobry wieczór, zapraszam Państwa na wieczór przedwyborczy, w którym wystąpią trzy kobiety. Kłaniam się Państwu, po tej stronie szkiełka Marek Matecki, a gość, media narodowe mają zaszczyt gościć panie, panią Ewą, Ewę Żeuską. Dobry wieczór. Panią Iwonę Wawruszczak oraz panią Beatę Kozłowską. Dobry wieczór. Obiecałem, że na początku będzie pytanie złośliwe. Co panie myślą o parytecie? O tym, że 40% osób na listach wyborczych to muszą być kobiety. Muszą, nie muszą. Kobiety wnoszą jakąś świeżość, odmienność. Też potrafią myśleć zero-jedynkowo, abstrakcyjnie i konkretnie, ale także intuicyjnie. I niekoniecznie musi to być złą rzeczą absolutnie w polityce. Kobiety są dobrymi organizatorami, dobrze trzymają budżet, wiemy to wszyscy. I gdybyśmy myślały źle o parytecie, to byśmy tu nie były dzisiaj we trzy. Nie, ja rozumiem, ale czy co panie myślą o tym, że jest wymóg, że 40%... Nie powinno być wymogu. To powinno być kształtowane w sposób naturalny. Tak jest. I o to właśnie chodziło. To nie powinno zależeć od płci. Jasne. Drogie panie, czym się panie zajmują? Dlaczego? Tak. Może ja tutaj zacznę w imieniu koleżanek. Przyjechałyśmy wszystkie trzy dzisiaj z województwa zachodniopomorskiego. Reprezentujemy okręg 41 w wyborach. Korzystamy właśnie z okazji, że możemy w mediach cokolwiek powiedzieć. No niestety media publiczne tak zwane przemilczają całkowicie Konfederację, a z Komitetu Wyborczego Konfederacji właśnie my startujemy. I tak jak mówiłem, przyjechałyśmy trzy z naszego okręgu 41. Jest to okręg ostatni. Wszystkie trzy jesteśmy kandydatkami na liście Konfederacji. Tu Ewa, koleżanka, jest na miejscu drugim, Beatka na miejscu siódmym, a ja na miejscu szóstym. Wszystkie jesteśmy członkiniami Ruchu Narodowego. Każda z nas ma prywatną działalność gospodarczą. Nie żyjemy na koszt państwa, każda z nas pracuje na siebie. Nie mamy żadnych kredytów. Otóż to. To złośliwym podkreślam. I chcemy po prostu... Jeszcze robimy dużo dobrego z naszych pieniędzy, warto to zaznaczyć. Tak, tak. Nasza partia nie jest finansowana z budżetu? Nie, nie. Wyłącznie ze składek i oprócz tego jeszcze, owszem, udzielamy się jak najbardziej społecznie, charytatywnie, tak. A czy panie są, mam na myśli panią Iwonę i Beatę z ruchów rolniczych albo, to jest takie przekłamanie antyszczepionkowych, czyli tych za wolnością szczepień? Bo jest taka, niech właśnie chyba, nie wiem, czy zasada, czy jest to przyjęte w wielu okręgach, że szóste miejsce mają środowiska rolnicze, a siódme w środowiskach walczące o wolność szczepień. Ja występuję z ramienia Ruchu Narodowego i w porozumieniu z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Wiedzy o Szczepieniach Not Stop. Ja jak najbardziej jestem absolwentką Akademii Rolniczej, kierunek ochrony środowiska. Pochwalę się, że pracę inżynierską z wyróżnieniem obroniłam. Także znam rolnictwo, mieszkałam też na wsi przez kilkanaście lat. I w porozumieniu z rolnikami, z panem Tołwińskim, jestem na tym szóstym miejscu, ponieważ to nie tylko są środowiska rolnicze, ale również konsumenckie. Ponieważ rolnictwo to jest pożywienie, to dotyczy każdego człowieka i jest to naprawdę podstawowa sprawa. Dlaczego zdecydowały się panie startować w wyborach? Żeby przewietrzyć. Starczy już tych starych gęb od 30 lat tych samych. Trudno, proszę Państwa, oczekiwać innych wyników, robiąc w kółko to samo, czyli wybierając te same twarze z bandy czworga, które tylko zbierają szyldziki. Zmieniają szyldziki. Cokolwiek robimy w życiu. Czy porządkujemy mieszkanie, czy porządkujemy tym bardziej kraj, czy porządkujemy arenę polityczną, czy porządkujemy chociażby dietę, bez zmiany konkretnych działań nie ma mowy o innych rezultatach niż dotychczasowe. To jest tak oczywiste, że tego nie trzeba tłumaczyć. Proszę Państwa, jesteśmy jedynym komitetem, który jest poza tego systemu, tego układu, który po okrągłym stole... I działa za swoje. Tak, i trzyma całą Polskę w tym układzie już przez tyle lat. My jesteśmy jedyną grupą, która w tym nie uczestniczy. I robimy to za własne pieniądze dla dobra kraju, czyli polityka, działanie dla dobra ogólnego.
za Arystotelesem jakby, tak? A to, że jesteśmy konsekwentnie zamilczane z każdej strony, to jest, sądzę, proszę Państwa, koronny dowód na okoliczność, że jesteśmy uczciwi. Jesteśmy zresztą tego rodzaju jeszcze roczniki, że nie ma na nas żadnych teczek, żadnych haków, żadnych powiązań, żadnych innych historii, które mogłyby wymóc na nas działania niekorzystne dla Polski. A czy któraś z pań dostała zaproszenie do TVP regionalnego? Nie. Wydaje mi się, że jeżeli już to oni zapraszają jedynkę, tu u nas w okręgu jest dwójką, na jedynce jest kolega od Korwina. Właśnie, bo pani Ewa jest z dwójki, a miło by było panią zobaczyć na debacie TVP. Dobrze, drogie panie, może przedstawcie kandydatów z waszego okręgu. Bardzo proszę realizatora o wyświetlenie tego zdjęcia. Zaznaczmy, że to są kandydaci od nas z Ruchu Narodowego. Wiadomo, że Konfederacja jest koalicją, tam są ludzie, również właśnie przedstawiciele Korony, Grzegorza Brauna. Tak jak mówiłam, na miejscu drugim występuje u nas Ewa Żeuska. Chyba nie trzeba jej przedstawiać, no ale urodzona w 72 roku, wykształcenie wyższe, prawnicze, Wydział Prawa UAM w Poznaniu, magister prawa, studia podyplomowe z prawa podatkowego z wynikiem bardzo dobrym, zawód radca prawny, zawód wykonywany w ramach indywidualnej kancelarii radcy prawnego od 2001 roku. Na miejscu trzecim występuje u nas nasza najmłodsza działaczka w naszym kole, Sosnowska Magdalena. Jest to absolwentka Wydziału Ekonomii i Organizacji Gospodarki Żywieniowej na Akademii Rolniczej w Szczecinie, z wykształcenia ekonomista ze specjalnością zarządzanie nieruchomościami. Od 15 lat zawodowo związana z branżą morską. Pracuje jako spedytor morski w porcie Szczecin. I prywatnie jest żoną doktora inżyniera Mariusza Sosnowskiego, wykładowcy akademickiego na Akademii Morskiej w Szczecinie. I Ewa, nasza Madzia, nam powiedziała, dlaczego startuje do polityki. Madzia uważa, że nadszedł czas, by dokonała się wymiana pokoleniowa i mentalna w polskim Sejmie. Polska polityka potrzebuje ludzi młodych, a zarazem dojrzałych politycznie i społecznie, spoza okrągłego stołowego układu o poglądach narodowych i konserwatywnych. W sferze społecznej najważniejsze dla niej jest zablokowanie możliwości promocji i wdrażania w Polsce ideologii gender i LGBT oraz walka o nienarodzone dzieci. Na miejscu szóstym jest Iwona Wawruszczak. Proszę. Ja sama powiem. Tak jak mówiłam, jestem absolwentką Akademii Rolniczej w Szczecinie. Również jestem, posiadam dyplom z kosmetyki, jak również jestem instruktorem nauki kosmetyki, jestem opiekunem medycznym, lubię się uczyć, lubię różne rzeczy robić. Prowadzę własną działalność gospodarczą, działam społecznie, działam politycznie. Mam zaszczyt być prezesem Okręgu Zachodniopomorskiego Ruchu Narodowego. Działam jeszcze w różnych, jakby, na przykład Stowarzyszenie Polski Klub Patriotyczny w Stargardzie. Kiedyś byłam w Radzie Sołeckiej, także staram się cokolwiek robić. Byłam sędzią, byłam ławnikiem w sądzie rodzinnym. Lubię coś po prostu robić, to jest taka potrzeba wewnętrzna, zwłaszcza jak się widzi, co się dzieje w kraju, człowiek ma odczucie przymusu po prostu działania. I tutaj zaangażowałam się i mam możliwość startu w wyborach do naszego Sejmu. Chciałabym sporo zrobić, to jest dużo do wymieniania. Głównie bym to podzieliła na kilka takich jakby sektorów, czyli sprawa rodziny, bo zdrowa rodzina pod każdym względem jest właściwie, to jest siła naszego narodu. Jak również to, żebyśmy byli w końcu jako Polacy gospodarzami w naszym kraju. I to jest mnóstwo działań, które nam mogą pomóc tą pozycję jakby odzyskać, bo niestety w tej chwili jesteśmy jakby niekoniecznie na pierwszym miejscu we własnym kraju. Tyle na razie. Na miejscu siódmym jestem ja, Beata Kozłowska. Reprezentuję Ruch Narodowy oraz w porozumieniu Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach StopNop. Urodziłam się w Szczecinie, mieszkam w Szczecinie całe życie i tam prowadzę działalność gospodarczą. A w Sejmie chciałabym przede wszystkim pracować nad wznowieniem parlamentarnego zespołu do spraw bezpieczeństwa programu szczepień ochronnych dzieci i dorosłych.
nad przestrzeganiem konstytucyjnego prawa rodziców do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. To jest bardzo ważne. Oj, tu w obliczu coraz mniej tego, miejsca na to w lewackim świecie, prawda? No niestety, ale konstytucja nam daje prawo takie. Jaka jest taka gwarantuje wręcz. Gwarantuje wręcz. Tu jest nawet takie, wypisałam sobie piękny artykuł 53, paragraf 3. Rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania moralnego i religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami. Jak to się teraz ma do tych zaleceń WHO na Europę i do tego, co robi pan Trzaskowski na przykład w Warszawie, co próbował zrobić. Bo na szczęście mu się nie udało, wycofał się z tego. No i ja jeszcze chciałabym oczywiście wypowiedzenie konwencji stambulskiej, bo to chyba od tego wszystko to się zaczęło, to nieszczęście. Sprzeciw wobec zasadnych roszczeń środowiskowych, środowisk żydowskich. To chyba wszyscy chcemy tego. Bardzo mnie interesuje powrót do ojczyzny repatriantów ze wschodu, bo nie wiem, dlaczego przyjmujemy imigrantów, dokładnie, skoro jest tyle ludzi naszych, rodaków, którzy chcą tu wrócić. Najlepszych Polaków. Najlepszych Polaków, bo to są najlepsi patrioci. I dlaczego tak, rząd dobrej zmiany w ogóle się za to nie bierze? A obiecywał. No i słowa dotrzymał, znaczy, nie ma ani w telewizji było buńczucznie pokazano parę rodzin i skończyło się i cisza. Tak. W każdym razie nie ma ani jednego nielegalnego imigranta w Polsce. Rząd dobrej zmiany dotrzymał tutaj słowa. Wszyscy są legalni. Oczywiście Ukraińcy dostają dopłaty z budżetu, czym jeszcze bardziej zacieśnia się rynek dla naszych. U nas stoczni fachowcy, tak? Z Filipin teraz tysiąc fachowców, stoczniowców przyjedzie, a nasi stoczniowcy dalej za granicą. A nasi stoczniowcy spawają w Norwegii. Nasi stoczniowcy, tak się wetnę, jak stocznia była zamykana, to byli specjaliści wysokiej klasy, spawacze. To proszę sobie wyobrazić, jak się upominali o pracę, jak, co mają teraz robić, to mieli zaproponowane kursy na fryzjerów psich i na manikurzystów. To jeszcze było dodatkowe upodlenie tych mężczyzn, tak, którzy naprawdę byli specjalistami wysokiej klasy, oni wyjechali właśnie do Norwegii, do innych krajów, naprawdę świetnie zarabiają, ale tego już nie odzyskamy. Czy przeskoczycie jako Konfederacja próg, ten wyższy, 5%? Musimy. Mamy innego obsadziliśmy, wyjścia. Wyciągamy wnioski z błędów. Te wybory wiosenne do Europarlamentu były taką dosyć dobrą nauczką. Nie poddaliśmy się. Większość komisji jest obsadzona, praktycznie wszystkie. A łobuzy mogą zmataczyć w sposób bezpieczny tak do 3% głosów, więc liczymy, że tym razem im się nie uda. Tak bez ryzyka, żeby się rozlało za bardzo, to jest do 3% głosów. Czyli będzie 5%, tak? Sądzimy, że tak. Proszę Państwa, od razu chciałam zaznaczyć i bardzo mocno apelować. Jeżeli istnieją środowiska, ludzie, grupy, stronnictwa interesów, które łożą ogromne pieniądze na to, żeby nas przekonywać i podprogowo nam wsadzać do głów, że pojedynczy głos się nie liczy i będzie zmarnowany, proszę Państwa, jest dokładnie odwrotnie. Inaczej ci, którzy to robią, nie pchaliby tyle środków i tyle pieniędzy, a oni żyją tylko dla pieniędzy. Oni nie rozstawaliby się ze swoimi ukochanymi pieniędzmi, gdyby to nie było efektywne. Proszę brać to pod uwagę. Proszę nie dawać się robić w balona we własnym kraju. Drogie panie, opowiedzcie proszę o programie Konfederacji, no bo to jest najważniejsze dla partii politycznej. Może ja tutaj troszkę zacznę. Konfederacja, jak państwo wiecie, wszyscy jest to koalicyjny komitet, właściwie są tam ludzie, znaczy komitet, są ludzie w partii Konfederacja, Wolność, Niepodległość z różnych jakby stronnic, czyli jest Ruch Narodowy, są prolajferzy, są rolnicy, są ludzie wolnościowcy z partii Wolność, właśnie osoby, które są za dobrowolnością szczepień, czyli takim podejściem prawidłowym do zdrowia, nie tam na eksperymenty na naszych dzieciach czy tam dorosłych. Także każdy z nas ma swoje postulaty, z tego wyciągamy jakby wspólne pewne elementy i zasadniczo mogłabym powiedzieć, że reprezentujemy właściwie całe środowisko Polaków. Czy to jest Polska, czy to jest również za granicą, bo Polacy nie żyją tylko w Polsce. Polonia jest ogromna na całym świecie. To są i Kresowiacy, to jest i Polonia w Stanach, i wszędzie w Europie w tej chwili. W Australii. Tak, tak, że mamy wszędzie nasi są, tak bym powiedziała. I reprezentujemy ich wszystkich. Tak samo mówię, to są cywile, to są wojskowi. Jesteśmy naprawdę reprezentantem całego narodu i właśnie jedyną siłą poza tym systemem. O tym trzeba pamiętać. Dlatego tak jesteśmy zamilczani. I z naszych postulatów takie ogólne rzeczy. Chcemy zabezpieczyć bezpieczeństwo narodu. Czyli silne wojsko,
służby. Amerykańskie, panie Wo? A w żadnym wypadku. Nas, proszę państwa, stać na 200 tysięcy zawodowych żołnierzy. I dlaczego tego się nie robi? Dobrze, panie Wo, dobrze, bo tutaj będzie widać mój uśmiech, ale to on jest spowodowany sympatią do pani, bo pani energia, pani energia od razu wywołuje uśmiech na mojej twarzy, także proszę tego, proszę, drodzy państwo. Bardzo tego. Dziękuję. Wojskowi tak samo reagują, kiedy to mówię. Czyli jest to potwierdzenie. Tak. Proszę nie nadinterpretowywać mojego uśmiechu, więc tak, bezpieczeństwo, armia, tak. Niekoniecznie armia. Amerykańska. W żadnym razie. Nie, w życiu. Nikt nas nie ochroni tak, jak my sami siebie ochronimy. Zresztą historia nasza, nieraz mieliśmy takie doświadczenia z różnymi sojusznikami, żaden się nie sprawdził. Także jak polegać, to tylko na sobie. Dlatego silna armia, uzbrojona po zęby, dobrze wyszkolona. To jest podstawa. Ochrona 200 tysięcy to jest siła, tak, to już tak, można tak, krzywdę tak. zrobić i odstraszyć. Zresztą 200 amerykańska... tysięcy zawodowych? Tak, tak? Zawodowych. Jak my... Tak, oczywiście, teraz? Absolutnie. To wojskowi to potwierdzą. Ale amerykańska armia chyba tutaj nie jest po to, żeby nas chronić, skoro z tego chodzą pogłoski, że oni najczęściej ćwiczą odlot do Niemiec. Tak, tam się mają wycofać w razie, gdyby cokolwiek podziało się z Rosją. Państwa, tak. Ja poza tym mam troszkę też kontakt z wojskowymi i rozmawiałam na przykład na temat wojsk amerykańskich, które w ostatnim czasie, może nie w ostatnim bezpośrednio, ale jakiś czas temu, były takie sytuacje, że były wiecznie jakieś wypadki na drogach, oni się wiecznie przewracali, gdzieś tam nie potrafili jeździć. I rozmawiałam z ludźmi, którzy są wojskowymi zawodowymi. Często tutaj ci młodzi żołnierze amerykańscy to są naprawdę bardzo młodzi ludzie, którzy odrabiają jakby służbę wojskową po to, żeby potem iść na studia bezpłatne w Stanach. Czyli to nie jest prawdziwy żołnierz. To jest takie pole ćwiczebne, ludzi, którzy właściwie z wojskiem nie mają zbyt dużo wspólnego i sobie po prostu ćwiczą. Także trudno, żeby tacy ludzie nas obronili. Jak oni, no. My jesteśmy umówieni na osobny wywiad z panią Ewą, ale tutaj nie sposób nie zapytać o to, dlaczego naszemu rządowi tak na tym zależy? Żeby tu były obce wojska? Mhm. Proszę państwa, jak już mówiłam wielokrotnie, woda sama pod górę nie pójdzie. Oczywiście tego nikt nie powiedział wprost i nigdy nie powie. Ale 2 i 2 jest 4 i inaczej nie wychodzi. Wojsko amerykańskie w ilości tu jednej brygady, to nawet powiększonej do tych 6 tysięcy, za co mieliśmy płacić jako za wielki sukces, niechaj to będzie 6 tysięcy po powiększeniu, to jest, powtarzam i podkreślam, dalej siła bojowa jednej brygady, to nie jest w stanie nas obronić. Proszę państwa, a wojska lądowe, Armia Lądowa Federacji Rosyjskiej, 1,5 miliona ludzi. O czym rozmawiamy? O czym rozmawiamy? Można by teraz oczywiście przekornie zapytać, no to wobec tego, jak mogą się przeciwstawiać nasze 200 tysięcy zawodowych. A mogą. Tak jak w Finlandii w wojnie zimowej i po prostu wojska terytorialne to był bardzo dobry pomysł. Ale proszę państwa, nie może być tak, że oni, zaraz przejdę do tego, właśnie mają, proszę państwa, przede wszystkim może uporządkujmy. My nie mamy doktryny wojennej. Przez 30 lat nikt się za to nie zabrał. Nie można dokonywać zakupów wojskowych, topiąc w to ogromne pieniądze, nie wiedząc, po co nam to będzie, do czego. Musi być najpierw doktryna wojenna. My mamy naprawdę mądrych ludzi. Nasi wojskowi się na ten temat wypowiadali, między innymi pan pułkownik Rukat, inni wojskowi. Bardzo dobra debata, polecam państwu, pod tytułem właśnie co do trwałości NATO. Ludzie, znawcy, którzy na ten temat rozmawiali. Każdy porządny, szanujący się kraj ma najpierw doktrynę wojenną. Czyli jeżeli wróg nam zada tak, to my mu tak mniej więcej. Te F-35 zostały kupione w ciemno. To są dobre samoloty, one mają dobre parametry techniczne. Ale proszę państwa, po pierwsze, one wymagają pasa startowego do startu i do lądowania. A są już dzisiaj samoloty, które lądują i startują pionowo jak UFO. A przecież już to mówiliśmy, że pierwsze w razie ataku co się niszczy? Węzły komunikacyjne, węzły kanalizacyjne, odcina się ludzi od wody i lotniska się bombarduje. To jest żadne nowum. Ja tu powtarzam rzeczy oczywiste. I to kupiono, proszę państwa, i to kupiono. I teraz tak, co z konserwacją tego? Co z częściami? Co z amunicją? To jeszcze jest nic. Co z systemem? Bo to już ciśnie mi się na usta. Żeby to mogło być odpalone i wystartowało w powietrze, musi mieć odpowiednie oprogramowanie specjalistyczne komputerowe. I z całym należnym szacunkiem, nawet tutaj najzdolniejsza grupa informatyków, no myślę, miałaby problem krajowa, żeby to zrobić. Nie ma tego. Nie ma tego. Proszę państwa, a propos F-35 tych zakupów, to właśnie się tu wojskowi nasi śmiali, że tu Duduś grzecznie kupił to, czego Turek nie chciał, tak? No bo taka prawda, mówię o F-35 cały czas. Mam tu dla państwa przedruk z Washington Post, artykuł z 11 września tego roku. Przeczytam państwu po polsku.
Tą sprawę ujawnił Washington Post. Sytuacja jest o tyle szokująca, że Belgia za 34 takie myśliwce, te F-35, zapłaciła 4,4 miliarda dolarów. My ponad 6,5, tak? I Belgia do tego dostała uzbrojenie, całe osprzętowienie, ten program, o którym ja mówię, i także szkolenie pilotów. My nie. Jak to, proszę Państwa, rozumieć? Przecież to jest szkodnictwo w czystej postaci. Jesteśmy rodziną, Pani Ewo. No, mnie proszę do tego nie mieszać. No dobrze, ale to z czego to wynika, że jesteśmy gorzej traktowani, pomimo że jesteśmy rodziną? Panie redaktorze, skoro już Washington Post to zauważa, lewacka, żydowska gazeta z Nowego Jorku, to po prostu z czego to wynika? No odpowiedź jest prosta. No, dlaczego szanować kogoś, kto sam pełza? No, nie mamy gospodarza. Nie mamy gospodarza. Nie mamy rządu, który by dbał o nas, to jest to. Musimy przywrócić właśnie... Panowie z dobrej zmiany tak na nogi wstają, tak, że już po prostu śmiech budzą, że się tak sami upodlają na całym świecie. No przecież jak można tak się zachowywać? Polecam Pani uwadze, na pewno Pani zna, ale wspomnę przemówienie Pana Dudy, jak był w Stanach w czerwcu. Genialne. Dobrze, bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo, tak. Rodzina. Odbudowa wartości rodziny, czyli tego, co buduje naród. Rodzina musi być zdrowa fizycznie, psychicznie. Ale dobra zmiana jest też prorodzinna. No, jak to się przejawia? Dobra zmiana demoralizuje, bo oducza od pracy. Tak. My jako rodzice jesteśmy, Beatka i ja na przykład mamy po troje dorosłych dzieci. Wiemy, jak to się robi. Dziecko musi być wychowane, musi wiedzieć, co wolno, czego nie wolno. Musimy nauczyć dzieci pracy, odpowiedzialności. Dzisiaj to nie jest modne, żeby pracować i z tego mieć. Dzisiaj każdy mówi, ja liczę na dofinansowanie, może załatwię sobie dofinansowanie, może mi tam dadzą. Proszę Państwa, z tego się nie zbuduje dobrobytu rodziny i narodu. Musimy pracować i będziemy mieli efekty, musi być chęć do pracy, odpowiedzialność, umiejętności, czego dzisiaj no nie za bardzo jakoś widzimy, żeby to było promowane. Są inne wartości promowane, jest to wszystko, co właściwie są antywartości, bym powiedziała, promowane są. Że się wszystko człowiekowi należy, że możesz sobie właściwie robić, co chcesz, to słynne rób to, co chce ta. Jeszcze my jesteśmy z dawnego wychowania, że nas uczono, ucz się w szkole, bo jak nie, to tam będziesz ulicę zamiatać. Takie rzeczy były. Dzisiaj to nie. A wiecie, panie, to powiem wam coś ciekawego, co przeczytałem dzisiaj. Otóż na początku 1900 roku Kanada ustaliła takie prawo, że nie mogą do niej przyjechać ludzie biedni i kryminaliści. Zwróćcie uwagę, co się dzieje dzisiaj w Europie. Przyjmują ludzi biednych i kryminalistów. Dokładnie tak. Więc, ale dlaczego o tym mówię? Dlatego, że my jedziemy dokładnie po tych samych śladach z tej samej skoczni, tak? Mamucie i gdzieś tam, nie? I teraz jak to odwrócić? Jakie panie mają pomysł? Musi być wprowadzony właśnie zdrowy model wychowania. Muszą być przywrócone normalne wartości. Proszę Państwa, w tej chwili... Wartości są zaburzone całkowicie. Dziecko rządzi w domu, dziecko rządzi w szkole, dziecko rządzi w przedszkolu, jak są te przedszkola Montessori, czy jak to się nazywa, już nie wiem. Tam dziecko robi, co chce i no, ten wychowawca czy nauczyciel właściwie nie reaguje, bo dziecko ma tutaj prawo. Ono mówi, czy będzie jadło, czy będzie spało. No to chyba coś jest nie tak. Od tego są ludzie dorośli, żeby dziecko było formowane, żeby później, jak już my odejdziemy, bo nie jesteśmy wieczni, żeby ono jako dorosły człowiek wiedziało, jak sobie w życiu radzić. Tak powinno wyglądać wychowanie. Cywilizacja nie istnieje od dzisiaj. Cywilizacja ma tysiąclecia. I tylko dlatego, że te reguły były przestrzegane, to wszystko miało ręce i nogi. I to, co nas nauczyli nasi rodzice, my usiłujemy przekazać naszym dzieciom, ale państwo wcale nam w tym nie pomaga. Wręcz przeciwnie. Szkodzi. Jeżeli w szkole się mówi, że matka ci nie może powiedzieć tego czy tamtego, przyjdź do pani pedagog, to my to policja zwinie matkę. Mama ci nie może kazać coś tam zrobić, bo tobie się należą jakieś tam socjalne przywileje. Tak, no to tak, słuchajcie, tak do niczego nie dojdziemy. Mm-hmm. Kiedyś mówiono to samo w szkole i mówiono to samo w domu. Zatem nawet komuny, powiedzmy, bo jeszcze było stare wychowanie. W tej chwili jest wszystko podwracane. No tak, ale jak to zmienić? Jeszcze... Jak to zmienić? Polski rząd wprowadzić, tak. No, który dba po prostu o prawa Polaków. Przecież to jest tak proste. To jest proste, ale z drugiej strony... Problem nie leży w tym, że polski rząd tego typu rzeczy promuje, tylko w tym, że jest cała masa różnorakich organizacji pozarządowych, to dzisiaj się modnie nazywa NGO, prawda? NGO-sy. Więc może odciąć jest cała im po masa prostu dofinansowanie przede wszystkim. Jest cała masa koncernów i jakichś różnych innych organizacji, które zmieniają naszą świadomość. Ale jak, panie redaktorze, jak wywaliła ich raz, dwa Austria, malutka Słowacja, Węgry, 11 milionów, to jest brak woli politycznej. Tak. Ja wrócę z uporem pijanego, nie ma polskiego rządu. Proszę Państwa, jeszcze wrócę.
Jeszcze wrócę, a propos obronności. Chcę Państwu zwrócić uwagę, że w roku 2018 FBI na swojej rządowej oficjalnej stronie opublikowało oficjalne ostrzeżenie a propos tych chłopców, którzy nas bronią, dzielnych amerykańskich, że już nie pamiętam, 30 czy 40% tam ich, bo oni mają już ogromne braki kadrowe, już z łapanki nie wystarczy im po prostu na rekruta, bo ludzie poszli po rozum do głowy i nie chcą ginąć w sionistycznych wojenkach. Się w USA już zaczynają, też ocknęli się po prostu. Więc proszę Państwa, co robią? Biorą kryminalistów do wojska, jak do kompanii Dirlewangera, o której Państwu opowiadałam. I potem są z nimi takie problemy. I potem co mamy? Że pani Mosbacher reaguje i oficjalnie komenda powiatowa, to bodajże było, nie pamiętam, mam na końcu języka, ci dwaj pijani, sympatyczni amerykańscy chłopcy, którzy po pijanemu chłopca na pasach potrącili i zbiegli z miejsca zdarzenia, schronili się w jednostce. To było oficjalne, bo komenda powiatowa policji to opublikowała, ludzie to widzieli, uciekła mi nazwa tylko. I na właśnie, i na reakcję Mosbacher zostało to zdjęte. No przecież proszę Państwa, no o czym my rozmawiamy? My chcemy, żeby nas szanowano. Tak, no dobrze, ale to okej. Okay. To w takim razie wracając do tego ideologicznego naporu tych NGO-sów, nieszczęsnych korporacji, innych państw. Co z tym zrobić? To odciąć. To jest finansowane z naszego budżetu na dodatek jeszcze. Nie dość, że on demoralizuje nam całe społeczeństwo, to jest jeszcze finansowane. Sami to finansujemy. Poza tym są wprowadzane, tak jak ta konwencja stambulska, którą kiedyś tam PiS obiecywał, że ją niby wycofa, no to wcale nie ma w tej chwili woli. Ustawa o zakazie działalności, koniec. PiSik już dowiódł niejednokrotnie, że w ciągu jednej nocy jak chciał, to ustawę przepychał i rano pan Duda podpisywał. O konwencji stambulskiej pan prezydent Duda w czasie swoich wyborów w 2015 roku mówił, że ona jest niebezpieczna i że on nie będzie jej ratyfikował. Ja sobie, proszę Państwa, to pozwolę przeczytać. Wygrał wybory i skończyło się, nie ma dyskusji. Ja sobie pozwolę przeczytać, bo to się mówi, że to jest konwencja antyprzemocowa. Mhm. A to są takie na przykład punkty. Konwencja wprowadza definicję płci jako społecznie skonstruowane role, zachowania i cechy, które dane społeczeństwo uznaje za właściwe dla kobiet i mężczyzn, przy czym całkowicie pomija naturalne, biologiczne różnice między kobietą i mężczyzną. I zakłada, że płeć można dowolnie wybierać, lekceważąc biologię. Ale to nie jest z konwencji. To jest z konwencji, artykuł trzeci. Ja znam konwencję, ale dobrze, zaraz sprawdzę, bo ja to opracowywałem, bo... Ale jest. Że lekceważyć biologię? Dobra, tak. Okej, dobrze, dobrze. W każdym razie, to już może jest interpretacja, ta końcówka. Końcówka jest interpretacją, natomiast faktem jest, że konwencja stambulska wprowadza definicję płci kulturowej, co jest w ogóle... Tak. Jeszcze u nas, proszę Państwa, nie ma takich... Jeszcze my jako Polacy mamy zdrowe, wydaje mi się, odruchy w większości rodzin, wydaje mi się. Ale na przykład opowiadają mi ludzie, którzy mieszkają w Norwegii, do przedszkola są wprowadzane dzieci. W przedszkolu jest na co dzień na przykład taka sytuacja, że chłopcy są przebierani w sukienki, mają malowane paznokcie. I tam rodzic boi się odezwać, bo go posądzą, że on ma jakiś, nie daje dziecku możliwości wyboru. Jaka to jest możliwość wyboru? Przecież muszą być wzorce naturalne. Ale w Anglii jest to samo. Natury się, słuchajcie, nie oszuka. Nie oszuka. A najgorsze jest to, że jesteśmy na tym samym śladzie, tylko trochę wyżej na tej skoczni. Tak, no dokładnie. Właśnie to jest to, że nas ciągną w dół, ciągną nas w dół. My usiłujemy coś zrobić, ale niestety ten system, który się tutaj rozpanoszył i nas osaczył, nie daje nam po prostu możliwości z tego wyrwać. Dlatego my chcemy działać i korzystamy z możliwości, że możemy tutaj w jakichś mediach zaistnieć. No mówię, te publiczne to nas w ogóle... Bo wszyscy nas zamilczają, nie dają nam głosu. Co o czym świadczy? Przebić z tym, z tą świadomością do ludzi, bo dużo ludzi wie pewne rzeczy, ale myśli, że jest na przykład osamotniony i mówią, czy ja jestem nienormalna? Ja mówię, nie, pani jest normalna, my jesteśmy normalni, my myślimy normalnie. Dziecko to jest materiał, który trzeba uformować, bo dziecko, które jest niewychowane, z niego nie będzie człowiek taki, jak należy. Ludzie nie wierzą po prostu. Zbieraliśmy podpisy pod stop pedofilii. Tak. Mieliśmy tą broszurkę, pokazywaliśmy kobietom z dziećmi. One nie wierzyły. Twierdziły, że nigdy w życiu to do nas nie przyjdzie. Te zalecenia WHO, Polacy się na to nigdy nie zgodzą. Po kroku jest wprowadzane. Wszystko jest wprowadzane. To jest tak zaprogramowane chyba... No specjalnie po prostu to jest zaprogramowane. No oczywiście, że tak, ale to jest w ogóle problem taki, że bardzo wielu poczciwych wyborców z małych miejscowości głosuje na PiS, dlatego że nie wie, że nie mieszka w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Gdańsku i nie wie, co się dzieje. Ale w miastach też nie wierzą w to. PiS jest po prostu wartością rodziny. Tak, stoi na jej straży. Tak się z tym to się utarło. Ciągle spotykamy. Mhm. Dobrze, czyli rodzina. Mówi się o rodzinie. Obronność. Rolnictwo. Proszę Państwa, nasze rolnictwo, zawsze Polska była krajem rolniczym.
W Europie w dawnym czasie my mieliśmy, od zboża się dusiliśmy, jak to się mówi. W innych krajach były fale głodu. My jesteśmy w stanie się wyżywić sami, mamy potencjał, tylko musimy mieć możliwości. A jeżeli jesteśmy skolonizowani w ten sposób, że są zalewani, jesteśmy na przykład zbożem z Ukrainy, to są tysiące, setki tysięcy bez ton. Bez cła, prawda? Tak, bez cła. Mimo, że Ukraina tak. nie jest w Unii Europejskiej. Właśnie. Zalewani nie wiadomo, jesteśmy jakimiś hodowane. Dziwnymi, słuchajcie, produktami żywnościopodobnymi, bo one wyglądają jak żywność, ale to nie jest żywność prawdziwa, które są w marketach. No niestety handel też jest w obcych rękach, nie oszukujmy się. A oni patrzą, żeby swoje sprzedać. Nasze produkty nie są tam wcale. Mimo, że Polak szuka nieraz ziemniaków z Polski, to patrzy, że ziemniaki są z Cypru czy z Izraela. No ludzie, na jakim świecie żyjemy, jakby Polak nie mógł ziemniaków na swoim polu uprawiać i sprzedać. I powiem taką rzecz. To, co jest właśnie jakby to jedzenie, to tylko właśnie wygląda. Ja jestem po Akademii Rolniczej, kiedyś robiliśmy doświadczenie na zawartość w sałacie azotynów. Azotanów, które się przetwarzają w azotyny, one w dużej ilości w organizmie blokują hemoglobinę, po prostu organizm się dusi. Zwykła sałata, to była przypuszczam jakaś holenderska, kupiona na straganie, nowa linijka. Robiliśmy badania. Na urządzeniu zabrakło skali. Nie to, że było przekroczone jakieś tam normy, po prostu zabrakło skali na urządzeniu. To jest takie jedzenie. To jest takie jedzenie, także ja wszystkich ostrzegam, nie kupujmy nowalijek, bo się po prostu zatrujemy. Człowiek ze szczerego serca chce na przykład kupić dziecku sałatę wiosną, czy jakiś ogórek, a to po prostu więcej szkody niż pożytku. To jest niewiarygodne. To jest sama chemia. Ale to jest prawda, bo tak to po prostu wygląda. A jak to wygląda w innych krajach? Są tam lepsze regulacje? Bo tutaj rozmawiałem z panem Tołwińskim, to zachęcam do obejrzenia tego wywiadu. On mówił, że w Polsce jest szczególnie źle. Tak. Jest ewidentnie po prostu polski wszystkie dziedziny, to już nawet nie mówimy o rolnictwie. Wszystko jest blokowane, następują wrogie przejęcia, wprowadzane są inne jakby produkty, a nasze są tłamszone. Przychodzą ludzie, którzy na przykład przyjmują, ja w Stargardzie, mieszkam w Stargardzie, była kiedyś mleczarnia od 1945 roku. Przyszli nowi jacyś tam zarządzający, tak rządzili, że to szybko padło. Także od razu padło po głowie krów, no bo gdzie będziesz mleko oddawać, jak nie ma mleczarni? I tak się te sprawy załatwia. Czyli stary schemat powtarzany w kółko. Ale na przykład ja też pamiętam, że 10-15 lat temu było dużo więcej krów przy drogach niż teraz, prawda? Oczywiście. Proszę Państwa, skoro już pan redaktor o to zahaczył, to ja Państwu przypomnę rzecz bulwersującą, że czerwone, twardogłowe, moskiewskie komuchy w momencie, gdy wybuchł Czernobyl, potrafili przeciwstawić się towarzyszom moskiewskim i po prostu oświadczyli, że będą publikować rzetelne dane o skali skażenia radioaktywnego w Polsce. W przeciwnym razie utracimy rynki zbytu na zachodzie, no bo już wiatr nawiał i to poszło dalej do innych krajów, do Skandynawii i tak dalej, i tak dalej. I komuchy czerwonogłowe, twardogłowe po prostu to przyjęli i to absolutnie nie było żadnego oporu. Proszę Państwa, ale proszę Państwa, jeżeli oni byli w stanie, ci, którzy mieli interkom na ścianie po prostu z Kremlem, w takiej sprawie się postawić, to przepraszam bardzo, jak się zachowuje dobra zmiana. Przyjechał pan Pence na 1 września i się już dowiadywaliśmy i to proszę Państwa, jakimi kanałami? Kanałami właśnie niezależnymi, prawicowymi, że zrezygnowaliśmy z podatku cyfrowego. Tak się wstaje z kolan. Ale do dusza się polskich przedsiębiorców, Sara, bo tylko my im pozostaliśmy już do drenowania. Ja gratuluję wyborcom PiSu po prostu. To po nowym roku wszyscy się przekonają. No przecież to jest niewiarygodne. Gdzie my idziemy, co my robimy? Ja pani Ewo, szukam cytatu dla pani. Słyszała pani, co powiedział na ten temat, bo pani mówi o podatku od amerykańskich korporacji, tak? Mhm. O cyfrowych. O Google, o Amazon, tak, o Facebook. Uber, tak. Jabłko też. Apple, a słyszała pani, co powiedział pan Mucha? Ja muszę to znaleźć. To mówcie pani, że proszę, ja pani znajdę. Tylko nie wiem, czy Beatka zdąży wszystkich wymienić naszych kandydatów. I powiem państwu, że jeżeli chcemy... Przerywam. Pani Ewo, kancelaria businessinsider.com.pl o sprawę w TVN24 został we wtorek zapytany wiceszef kancelarii prezydenta Paweł Mucha. Proszę stabilnie siedzieć. To jest wątek ogólnej pochwały tego, jak w Polsce jest prawidłowo zbudowany system podatkowy. No bardzo prawidłowo, widzimy to przecież. Nas cisnąć, a innym dawać zwolnienia. Przecież to jest rasizm, proszę państwa. Minister w kancelarii prezydenta, wiceszef kancelarii prezydenta mówi, że zrezygnowanie z podatku cyfrowego jest wątkiem ogólnej pochwały. No dobrze, to ja może rozwinę i uściśle tą. Poczekaj, Beatka. A tak, oni nas na pewno pochwalili. Proszę państwa, po pierwsze, PiS nam obiecuje podwyżki pensji minimalnej.
Z czego to wezmą? Dwie kwestie, proszę Państwa. Zgłosiło się do mnie zrzeszenie książeczkowców, którzy zostali oszukani przez Państwa. Ponad 1 000 000 osób. Ja mam dokumenty, to Państwu przywiozę, będziemy to omawiać, ale dziś sygnalizuję. Ludzie ci przez 30 lat składali pieniądze na książeczki mieszkaniowe. I teraz, proszę Państwa, po 30 latach dostali 5000 zł albo i nie. W większości, ten 1 000 000 osób, który się do mnie zgłosił, zrzeszony w tym stowarzyszeniu. I były też takie osoby, które z książeczek mieszkaniowych dostały po 40 czy po 60 tysięcy, nieliczni. Pan prezes stowarzyszenia wielokrotnie pytał bank, w jaki sposób to zostało oszacowane i wyliczone, że pewni wybrańcy dostali 40 czy 60 tysięcy, a reszta została po prostu okradziona. I nam tu PiS obiecuje podwyżki pensji minimalnych. A jaka jest, przepraszam, gwarancja w ogóle długoterminowych zobowiązań państwa, skoro tak oszukano ludzi? A gdzie jest program, proszę państwa, Mieszkanie Plus? Przecież ci ludzie należą do programu Mieszkanie Plus. Ani mieszkań, ani pieniędzy. Ani plusa. Ani plusa. Za to są dopłaty dla imigrantów. Za to są dopłaty dla imigrantów. Ja nie mogę o tym mówić po prostu spokojnie. No, my na to pracujemy. Ta podwyżka minimalna też jest dla bardzo dobra dla Ukraińców. Ja po prostu nie wierzyłam. Ja nie mam, proszę państwa, możliwości tego jeszcze sprawdzić, ale przepytywałam ludzi w różnych firmach i pracownicy mi potwierdzili, że rzeczywiście Ukraińcy zatrudniani w Polsce, pracodawcy, dostają do wynagrodzenia miesięcznie dla takiego zatrudnionego Ukraińca 800 zł z budżetu z naszego. To jest uzasadnienie takie, że oni są ze strefy wojny. Do licha, czy my tą wojnę wywołaliśmy, że my mamy za to płacić? My mamy za to płacić. To znaczy, czy nasze dzieci, które pracują też za tą minimalną pensję, mają inne żołądki? No chyba inne. Dostają... A teraz jak to wpływa na nasz rynek? I tak płytki, i tak rynek, który jest przecież, i tak Polakom się, tu już jest nam za ciasno. Nam się przykręca śrubkę. Nie, to już kompletnie taki pracodawca, który jeszcze zostanie podwyższony, tak, po prostu uderzony, to kogo on zabrał? Polaka czy Ukraińca w tych warunkach? A jak panie skomentują słowa jaśnie wicepremiera Gowina o elitach? No to już jest jesteśmy zachwycone. My jesteśmy zachwycone, gratulujemy, no. Za rzadko występuje w żydowskiej mytce w sytuacjach oficjalnych za nasze pieniądze. No co tu komentować? Jak wicepremier może coś takiego? Wicepremier. Ale wicepremier. Właśnie, na jakim jesteśmy? Ale Gliński nie lepszy, proszę państwa, przecież wypowiadali się inżynierowie. Jeżeli te elity przyjdą ukraińskie, to może wtedy właściwą historię przedstawią Wołynia na przykład. Może to o to chodzi. No tak, no może jak pan Gowin skończy z siekierą w plecach, to zacznie myśleć. No, no to co powiedzieć. Tutaj sekundkowa dygresja. Jeden z widzów napisał, że są panie ubrane w kolory naszego sojusznika. Proszę zobaczyć to tam. Przypadek. Ale, no przypadek, tak. Ale tak, no przypadek, ale tak, dziękuję. Sojusznikowi też się coś należy. O. Tak. A jeszcze takiemu demokratycznemu, praworządnemu? Tak. Proszę państwa, więc no taki sojusznik. Pensja podstawowa. Jak dalej z programem? Bo pensję podstawową już omówiliśmy. Jeszcze proszę państwa, bo nie wiem, czy Beatka skończy tutaj. No właśnie, jeszcze nam zostało. Chciałam powiedzieć, że mamy trochę stronę kampania2019.pl. I tam są wszyscy kandydaci, którzy są we wszystkich okręgach, są krótkie biogramy, powinny być fotografie, także gdyby ktoś chciał się zapoznać z Konfederacją, kampania2019.pl. W ogóle każdy wyborca powinien się zapoznać z listami, prawda, ze swojego okręgu, oczywiście. No bo na tym polega chyba demokracja, że głosujemy na ludzi, z którymi się zgadzamy, a nie na jedynki, prawda, czy na znane tak, twarze, oczywiście, o których nic nie wiemy. Bardzo ważne rzeczy, dobrowolny ZUS i PIT 0%. To, proszę państwa, była rewolucja w naszym gospodarczym tutaj działaniu na terenie Polski, bo no ZUS niestety jest dla nas opresyjny. 1500 zł, które ma być teraz, czy zarobisz, czy nie zarobisz. Jesteś mikroprzedsiębiorcą, możesz mieć mały sklepik, jakieś małe usługi i czy masz dochód, czy nie masz dochodu, musisz 1500 zł zapłacić. ZUS-u samego. Samego ZUS-u. Wszystkie opłaty, jakiekolwiek by tam były. Już nie mówiąc o tych administracyjnych różnych dzierżawach, ale i przepisach, które bardzo nas niestety męczą. Także to, jeżeli ktoś chce, niech płaci. Nie chce, niech nie płaci. No i stawka podatku PIT. Dlaczego my jesteśmy karani za pracę? Z tego ogólnie, z tego co wiem, to do kasy państwowej wcale nie wpływa jakiś nie wiadomo jaki majątek. A ile jest z tym wszystkim zamieszania? Na koniec kwietnia zawsze jakie są kolejki, przecież urzędy skarbowe to tam jest... No droga przez mękę. Najlepsze jest to, że nawet emeryci płacą PIT, tak, prawda? To znaczy, tak, to znaczy tak. Państwo płaci, tak, państwo tak, daje te pieniądze no, w ramach zobowiązań, po czym jest od tego... Przecież proszę państwa, płacimy podatek od odsetek, to jest potrójne opodatkowanie już ale nawet. Ale to jest taki obłęd, bo przecież taniej by było po prostu, jeżeli już muszą zabrać, to wypłacić mniej. A tak dokładnie. To... No,
ale to tak właśnie jest, że jest, urzędnicy udają, znaczy są tworzone przepisy po to, żeby urzędnik udawał, że ma pracę. Ale proszę Państwa, ja chciałam jedną... Administracja jest odbudowana do tak nienormalnych już rozmiarów. Tak. Byłam na wakacjach, miasto Trzebnica, ratusz. W ratuszu na ogół są władze. W ratuszu nie ma władz. Tak się rozbudowały po prostu struktury, że pan powiedział, który tam jest w sali muzealnej, że musieli się przenieść do odrębnego budynku, jest tylu po prostu już urzędników. Znaczy tak wygląda w tej chwili sytuacja. Oni się martwią o nasze szczęście, pani Ewo. Właśnie, proszę Państwa, oni się martwią o nasze szczęście. My się też martwimy o nasze szczęście. Ja chciałam jeszcze tylko przypomnieć istotną obietnicę PiS-u, że będzie redukował niepotrzebne, zbędne koszty państwa, tak, rozdmuchaną administrację i właśnie niepotrzebne etaty urzędnicze, za które, dzieje, proszę Państwa, w szpitalach 40% kosztów pochłania administracja. I nie chcę teraz w to wchodzić. Nie chcę też mówić o szkoleniu lekarzy, które jest skandaliczne. Dość zaznaczyć, a pracuję z lekarzami, to wiem, że lekarze rezydenci to są, proszę Państwa, uczniowie po LEP-ie, po lekarskim egzaminie państwowym, oni są, oni diagnostyki jeszcze nie mają opanowanej, oni się dopiero uczą, to jest bardzo specyficzny zawód, oni powinni praktykować, nie mają prawa dyżurować samodzielnie, a na bardzo wczesnym etapie szkolenia ci uczniowie, lekarze dopuszczani są do samodzielnego dyżurowania, no i mamy potem co mamy, to jest jedno, tak? A kolejna sprawa, istnieje już od lat, PiS obiecywał, że coś z tym zrobi, trzystopniowy podział terytorialny, czyli są gminy samorządowe, powiaty i województwa. Proszę Państwa, jak Państwo weźmiecie ustawę o samorządach powiatowych, o samorządach gminnych i o województwach samorządowych, to zadania własne i zlecone to jest kalka. To jest przelewanie wody w próżne. A chciałam podkreślić i to zaznaczam, że funkcjonowanie na wszystkich trzech szczeblach jednostek samorządowych w 80% albo więcej finansowane jest z budżetu centralnego. Jedynie w 20% finansowane jest z podatków i opłat lokalnych. Oni się dublują w sposób niepotrzebny. Mało tego, proszę Państwa, pilnujcie wszyscy, bo oto Prawo i Sprawiedliwość utworzyło spółkę Wody Polskie i to jest po prostu skandal. Jak było do tej pory, proszę Państwa? Wodociągi i woda, zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie kanalizacji należało do zadań własnych gmin. A zatem żydowska spółka Tachal z Izraela, która chciała wykupywać polskie wodociągi, co musiała? No miała utrudnienie, bo musiała gadać z każdą gminą w Polsce z osobna. A są tacy włodarze gmin i znam takich osobiście, którzy w żadnym razie się nie godzili, żeby wodę Żydom oddawać. Jeszcze by to nagłośnili, że w ogóle były naciski. Więc co zrobiono? Wsadzono wszystko do jednego wora, żeby jedną... Rozumiecie Państwo, co nam grozi? Proszę zaglądać regularnie do programu w internecie ogólnodostępnego kto kogo, kto tam reprezentuje i do KRS-u, do rejestru przedsiębiorców, do działu dotyczącego wspólników, bo tam jest struktura właścicielska. Czy to się nadaje na osobny program, także to rozwiniemy to. To się nadaje na czerwony alert. Zgadzam się, ale rozwiniemy to, dobrze? Bo to ramy tego i cichutko, nadania... cichutko nie, informuje no się o tym? Nie informuje się o tym. Wody Polskie, proszę Państwa. Ramy tego nagrania, ta treść by rozsadziła, gdybyśmy się jej głębiej przyjrzeli, ale umawiamy się, Panie Wo. Umawiamy się. To, drogie Panie, jak jeszcze z tym, z programem? Bon oświatowy. Szkolnictwo to jest podstawa. My wychowujemy jako rodzice, szkoła przekazuje wiedzę. Ale łopatą, jak to się mówi, nikomu do głowy się nie nałoży, więc musi być normalny system, który jest taki, że wiedza jest przekazywana, wymagana i dziecko wychodzi z jakąś wiedzą. Nie może być taka szkoła, jak jest w tej chwili, że dziecko ma właśnie więcej praw niż nauczyciel i rodzic. Muszą wszyscy zdać. To nie jest tak jak kiedyś, że nie umiałeś, dostałeś tam dwoje i koniec było. Już pomijam już sprawy zachowania, jak to mówią, żartują w internecie, że kiedyś wystarczała pani woźna z mokrą szmatą. Ale tak było. Dzisiaj, no przecież wiem. Tak. Dzisiaj ochroniarze wszyscy to nie pamiętam, dają. Nie dają. Ale drogie panie, przepraszam, dzisiaj to wygląda tak, to jeszcze było za moich czasów gimnazjum, a było wtedy dużo, dużo lepiej, że pobiło się dwóch gimnazjalistów o wadze 50 kilo, po nich przyjechały dwa radiowozy. O czym w ogóle mówimy? O czym w ogóle mówimy? Także mówię, to jest coś niewiarygodnego. Szkoły są różne. W ogóle, bo jak zaczniemy mówić o szkolnictwie, to cały system wymaga naprawy. Program, nauczyciele, rodzice, dzieci. Bo we wszystkich środowiskach, teraz tutaj środowisko nauczycielskie może będzie miało jakieś tutaj do mnie żale, ale prawda jest taka, że w każdym środowisku jest obniżenie umiejętności. To dotyczy każdego zawodu.
Każdy zawód jest w tej chwili, to już nie jest to, co było. Potrafią być nauczyciele, tak jak polonista, który robi błędy ortograficzne, co jest uważam niedopuszczalne, tak jakby, nie wiem, matematyk nie znał tabliczki mnożenia, no to jest podobna sprawa. Tak. Ale są takie sytuacje. Szkoły muszą ze sobą konkurować. Nie może być tak, że dajemy dziecko do tej szkoły, bo tam jest region i po prostu prowadzamy, to dziecko musi zdać, bo dyrektor mówi, jak jest nauczyciel zbyt ostry i chce faktycznie tą wiedzę przekazać, no mówi, niech pani mi tu nie stawia takich ocen, bo ja pani klasę rozwiążę. To są autentyczne teksty dyrektorów. No tak. Bo ja pani klasę rozwiążę, zostanie pani bez pracy. No to słuchajcie, to do czego idziemy? Także bon oświatowy promowałby szkoły dobre. A proszę powiedzieć, na czym to polega? Na tym, że rodzic dostaje bon i może go wykorzystać w domu? Są określone pieniądze, które państwo łoży na wykształcenie. To jest naturalne, z budżetu. Szkoły są utrzymywane z budżetu. Więc ta szkoła, która ma uczniów wielu, dostawała te pieniądze, by szły za tymi uczniami. To jest naturalne. Szkoła, która jest dobra, każdy by chciał, rodzic ambitny, wysłać tam dziecko. Więc te szkoły miałyby rację bytu. Te, które są słabej jakości, po prostu musiałyby się albo poprawić, albo po prostu zniknąć. No tak, takie są prawa rynku. Czyli wtedy likwidujemy rejony, tak? W tej chwili też jest różnie z rejonami, bo jak są szkoły lepsze, bo wiem, znam, tak sama dzieci dawałam poza rejonem. Tam, gdzie jest lepsze, pójdzie się do pana dyrektora czy do pani dyrektora, się porozmawia, jest dobra szkoła, chciałabym to dziecko dać, dziecko jest zdolne. Nauczyciel czy dyrektor też jest zainteresowany, żeby w szkole był dobry poziom, przynajmniej taki normalny. Powinien być. Tak, powinien, dlatego mówię. Ale często nawet jest fikcyjnie meldowane dziecko w innym miejscu, żeby iść do lepszej szkoły. Tak. Rodzic chce dla dziecka jak najlepiej, chce go wysłać do najlepszej szkoły, a z tym bonem pieniądze by szły do tej dobrej szkoły, za dzieckiem. Tak. Rozumiem. To jest bardzo dobre rozwiązanie. Podniosłoby to po prostu też jakość kształcenia. A tak a propos mi przyszło do głowy, bo pani cytowała ustęp z Konstytucji a propos tej wolności wychowania, tak? I jak się ma wolność wychowania do obowiązku szczepień? No, też są sprzeczność, kompletna. Też są przepisy. Że możemy wybierać metodę leczenia, mamy prawo wyrazić zgodę. Jest taki artykuł, no bo teraz jest przymus w tym sensie, że jeżeli pewnych rzeczy... Tak. Jeżeli jest on niekonstytucyjny. Ale żebyśmy się nie mylili, no stop, nie jest przeciwko szczepieniu. Rozumiem, że to nie jest organizacja antyszczepionkowa, tylko bo często za wolność. Tak jest nazywana. Tak, ja robiłem swoje jest sochowia, ryzyko, tak, jest tak, musi być wybór. Tak, ja się zgadzam, natomiast właśnie mi to przyszło do głowy, jak to się ma z Konstytucją. Nie ma się bardzo dziwnie, bo na przykład artykuł 39 Konstytucji Rzeczpospolitej mówi, że nikt nie może być poddawany eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnej, wyrażonej zgody. A to są eksperymenty medyczne. A szczepienia, my nie wiemy jeszcze, jakie mają. Nie, to są eksperymenty. Tak. Dlaczego, proszę państwa, kto daje atesty? Producenci sami siebie atestują. No to o czym my rozmawiamy? W ogóle nic nie wiemy o szczepionkach. To są wiemy, że jest ryzyko. Proszę państwa, HPV, szczepienie na HPV, na wirusa brodawczaka ludzkiego zostało wycofane z Francji, z Niemiec, z Kanady, Dania, z USA, Japonia, z Danii, a do nas, proszę bardzo, 300 Kolumbijek wylądowało w szpitalu młodych dziewcząt po tym szczepieniu, a u nas chce się szczepić, pan prezydent chciał szczepić chłopców i dziewczyn. Tak, tak. Tak walczą o dobro. To przepraszam, jak dzieci. Te F-35, te szczepionki mamy brać? Od innych państw lepiej rozwiniętych, które po prostu już tego nie chcą? A poza tym jest jeszcze jeden taki ładny artykuł, 16 ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta. Pacjent ma prawo do wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub odmowy takiej zgody po uzyskaniu informacji w zakresie określonym w artykule 9. Jak to się ma do przymusu szczepień i grzywien nakładanych na rodziców? Przecież żaden rodzic nie chce źle dla dziecka. W ogóle dlaczego nie ma debaty na ten temat w telewizji? A jest ryzyko. Tak. A jest ryzyko, osoby, oczywiście, powinny być i nie są to ci za, ci przeciwko, a ci za, przeciwko no lekarze są niestety wyciszani. Ja wiem, bo robiłem programy na ten temat. A czy panie się interesują sprawami 5G, czy nie? Tak. I co panie uważają? No uważamy to, że w Izraelu 5G jest absolutnie zakazane. Jest zakazane, tak? Jest całkowicie zakazane, mają wyłącznie światłowody, to są oficjalne informacje. Powiem państwu więcej, technologią 5G dysponują tylko Chińczycy. Amerykanie, ale to Amerykanie w cudzysłowie, bo to jest kapitał żydowski, po prostu tam żydostwo trzyma to 5G. No i właśnie Żydzi mają też to 5G, ale u siebie nie stosują, tylko to eksportują na po prostu tak. Ale ja dobrze kojarzę, nie jestem teraz na 100% pewna, że w Unii Europejskiej też nie chcą tego 5G. Nie chcą też tego 5G. Odsuwają się, tak. Czyli następny eksperyment na Polakach. Tak.
postawimy, zobaczymy. Nie, no proszę jak Państwa, tak jak niechciane szczepionki F-35, tak? Nie wzięły tego bogate kraje, nie wziął Turek tych. To wszystko do nas, no to szkodliwe. No przecież nas ma tu być tylko 15 milionów, żeby... No co my tu jeszcze robimy w naszym kraju? Jest nas tu za dużo, tak? Skąd taki pomysł o 15 milionach? To jest w 2012 roku odbył się Kongres Żydostwa w Berlinie. To żadna tajemnica. Są oficjalne nagrania. Ja zresztą chyba nawet nie wiem, czy mam to przy sobie. Być może to przywiozłam, ale na pewno mam to dokładnie wydrukowane i zaznaczone. Żydostwo dyskutowało, co zrobić z nami Polakami. Ustalili, że ma nas tu być tylko 15 milionów. Co zrobić z nadwyżką tych ludzi? Czy to jest 5G i szczepionki, co ma to załatwić? Ta sprawa się oczywiście wylała. Powstał duży krzyk, duży smród. Ludzie zaczęli zadawać pytania, no bulwersować się. Co powiedziało żydostwo? Że to jest projekt artystyczny tylko. Tak, ja słyszałem takie tłumaczenie. Że oni się chcieli artystycznie wypowiedzieć, jak budować lepszy świat. Niech w Izraelu budują, żeby apartheidu nie było. No przecież, proszę Państwa, co tu jeszcze mówić więcej? Drogie Panie, jak z tym programem? Dalej lecimy. Odpowiedzialna polityka migracyjna. No to. My jesteśmy gospodarzami, my zapraszamy. Kogo chcemy, kogo nie chcemy, nie zapraszamy. Granice powinny być chronione. Nie może być tak, że ktoś sobie wędruje w tej weftę. Albo sobie... Bez dokumentów. Tak, to są niedopuszczalne w ogóle praktyki. To jest Polskę, traktujemy jak nasz dom. W sprawie migracji ciekawe jest to, że tu jest ogólnopolski konsensus pomiędzy politykami i mediami głównego nurtu. To jest dla nas korzystne i my to musimy, tak? Zwróćcie uwagę, nie ma żadnego głosu krytycznego. No to jak chodzi o media głównego nurtu, to akurat czemu Polaków nie zapraszają? Tak, ale też wśród polityków, nie? Musimy przyjmować tych Ukraińców i resztę, tak? A co jak musimy, bo pan Gowin tak powiedział. Musimy w tym sensie, ja miałem na myśli to, że oni uważają, że jest to dla nas niesamowicie potrzebne. No, a jak się panie na ten nie problem jest potrzebne nam. Ustosunkowuje? Jesteśmy przede wszystkim, tak jak mówiłam, właściwie krajem skolonizowanym. Nie mamy polskiego przemysłu, nie mamy polskiego handlu, rolnictwo jest dobijane, tak bym powiedziała. Komu są ci tani pracownicy potrzebni? Tym zagranicznym koncernom. Kto zatrudnia Ukraińców? A propos Ukraińców. Oni szukają jak najtańszych pracowników, takich, którzy nie są przywiązani do tego miejsca. Bo my Polacy jeszcze mamy tutaj, czujemy się u siebie, więc możemy jakieś tam stroić fochy i mieć warunki pewne. Ukrainiec, czy jakiś Filipińczyk, czy jakiś tam jeszcze ktoś inny, on jest zadowolony, że będzie miał, nie wiem, ryż 3 razy w tygodniu, nie raz w tygodniu jak u siebie. Ale jak to się ma do praw człowieka? Przecież oni wszyscy mają prawa, oprócz nas w naszym kraju. Ja teraz nawet o nich mówię. Jak to się ma do praw człowieka? Przecież oni są tutaj zwożeni do tych korporacji jako tani niewolnicy po prostu. No, ale czy taki przybysz z dalekiej Azji jeżdżący na rowerku z kebabem to jest niewolnik? No, bo ja nie wiem dokładnie, ale wiem na przykład w firmach przystoczniowych tych, przecież oni tam tabunami mieszkają w hotelach, przywożeni są, na zmiany śpią. Proszę Państwa, a propos Ukraińców, ja mam jedną uwagę. Ludzie, którzy mają odwagę mówić, co myślą, to przyznają. Ci, którzy są obserwatorami życia społecznego, tak jak ono jest. Dwa fakty. Po pierwsze, Ukraińcy są czcicielami Stepana Bandery i SS Galicjen. Nie trzeba tego rozwijać. O tym zresztą pan profesor Osadczy wielokrotnie mówił i to zjawisko eksponował, zwracał na nie uwagę. A po drugie, przypomnę, że jak w Donbasie wybuchła ta wojna, za którą my dopłacamy do każdego Ukraińca 800 zł miesięcznie. Jak to? No tak to, do pensji, to co do już pensji. Mówiłam. Okay. Tak jest. To co, jak zachowała się armia ukraińska? Dobrowolnie przeszli na stronę Rosjan. To my chcemy na nich coś budować? To ma być ta elita, o której Gowin mówił? No dobrze, ale to... Ale jest jeszcze taki, przepraszam, że przerwę, taki problem, że póki my mamy tą tanią siłę roboczą, napływową, to nasze dzieci na pewno z zagranicy nie wrócą, bo nie mają po co. Nie mają i po co. I to jest chyba największy problem. Tak, to co mówiłam, nie ma mieszkań. Tak. Tutaj książeczkowcy, proszę bardzo, 1 000 000 osób tak zostało potraktowane przez własne państwo. Ci ludzie zostali oszukani przez własne państwo. A dlaczego TVN nie podjął tego? Czy a to ja bym też chciała to wiedzieć, czemu TVN tego nie podjął. Ale w ogóle nikt z naszych wielkich tak tutaj mówili w kampanii, że oni tutaj ale będą... to jest to samo Unia co z 447. No oczywiście. Cisza. Dlaczego nie korzysta opozycja i nie wytyka rzeczy PiS-owi na przykład? Może będzie okazja, pan prezes tych książeczkowców przyjechałby do studia, opowie państwu, jak bardzo mu borowcy na zlecenie PiS-u ręce wykręcali, kiedy chciał baner rozwinąć. Taka demokracja. To jest prawda, proszę państwa. Chcieli zadać, ostatnio był gdzieś tam, bo pan ze Śląska jest, z tego co pamiętam, gdzieś tam z Katowic.
od tych książeczek? Z Krakowa. Z Krakowa. Krakowa. Z południa. Tak, tak. Też były spotkania, przecież są przedwyborcze, jeżdżą, PiS jeździ po kraju. I był gdzieś tam premier Morawiecki właśnie w tamtym regionie. Jak śmierdzący problem ci ludzie są traktowani we własnym kraju. No. Nie ma takiej możliwości. Nie ma możliwości zadać niewygodnego pytania na tych właśnie wydarzeniach przedwyborczych. A obiecywał im rząd dobrej zmiany, że sprawę załatwi ponad milion ludzi i program Mieszkanie Plus niby, tak? No przecież oni, jeszcze raz powtarzam, ci ludzie absolutnie wchodzą w zakres przedmiotowy programu Mieszkanie Plus. A państwo nam tu obiecuje, Kaczyński nam tu obiecuje, że my będziemy mieć 4000 pensji podstawowej. Z czego? Jak się obce koncerny zwalnia? Tutaj jest odpowiedź Mumin. Szanowna pani, 5G nie jest zablokowane w Izraelu. Niedawno ruszył przetarg na budowę tej sieci w tym kraju. Nieprawda, nic o tym nie wiem. Zobaczymy. Dobrze, ale wracając do tej migracji. Czy panie uważają, że należałoby ją zmniejszyć, czy w ogóle zablokować? Sprawa migracji według mnie to jest problem ogólnoświatowy. Obserwujemy pewne ruchy, to jest celowe. To nie jest przypadkowe. Pani mówiła o agendzie 2030 przed programem. Tak. Wie pani, że tam jest punkt, w którym ONZ zobowiązuje się do regularnych migracji? Wiem. To, co się dzieje właśnie w Polsce, tu premier Morawiecki jest wielkim zwolennikiem. Wręcz zrównoważonego rozwoju. Tak. To jest liderem. To jest też ciekawe w wywiadzie dla CNN-u, które pisowskie media bardzo ochoczo cytowały. W ostatnim zdaniu pan Morawiecki mówi o zrównoważonym rozwoju. No, gratulujemy. To wszystko ładnie wygląda, gładko, jak się czyta pewne rzeczy, ale naprawdę to są rzeczy niebezpieczne w całej tej agendzie. Żeby wprowadzić ogólnoświatowy ład i porządek i dobrobyt, to tym, co nie mają, chcą dać od tych, co mają. Czyli jak ja pracuję, przepraszam, to ja mam teraz dać komuś, kto nie pracuje i wtedy będzie raj na ziemi? Tak, To komunizm, proszę państwa. I powrót do urawniłowki, bo tego typu postępowanie jeszcze postawię kropkę nad i tak ludzi. Spowoduje to, że ludzie, którzy rzeczywiście, przecież proszę państwa, wynagrodzenie powinno mieć funkcję, zaspełniać funkcję, oprócz tego, że typowego stricte wynagrodzenia, a więc środka utrzymania, również zachęty i motywacyjnego przede wszystkim. W tym momencie ci pracodawcy, którzy zostaną wymuszeni na nich, wymuszone zostanie tak wysokie świadczenie pensji minimalnej, oni nie będą mieli środków na podwyżki dla pracowników, którzy to rzeczywiście ciągnęli. Ja przypomnę, co Winston Churchill powiedział, że jeżeli chodzi o przedsiębiorców, to większość widzi w nich wilków, bandytów, których trzeba eliminować, tak? Wręcz zabijać. Równie druga połowa widzi w nich krowy, które należy doić, a mało kto widzi w nich to, czym są oni w rzeczywistości, czyli koniem, który ciągną ten wóz. A czy te podwyżki nie są czasem tylko po to właśnie, żeby już całkowicie zlikwidować tych małych przedsiębiorców? Tak, oczywiście. I zostaną korporacje. Moim zdaniem to jest celowe i to jest właśnie celowa właśnie robota, żeby właśnie zrealizować agendę pana Morawieckiego, żeby nas tu rzeczywiście było 15 milionów. No wybaczcie państwo, nie ma mieszkań. Nie ma zakładów pracy, nie są tworzone nowe miejsca pracy i niech mi nikt nie opowiada, że ci tutaj panowie śniadzi na rowerkach, to oni miejsca pracy dzieci nam tu nowe. Dzieci też nie rodzą się nowe. Nie rodzą się wcale, w ogóle ten program pomaga. Oczywiście, że tak. No i co, nie ma przede wszystkim ośrodków naukowo-badawczych. Nasza innowacyjność od 1989 roku została wykasowana, legła w gruzach, nie robi się nic, żeby przywrócić to po prostu, a mamy bardzo mądrych ludzi, którzy muszą uciekać za granicę, żeby cokolwiek zrobić. A jeśli chodzi o panią Mumin, tam ten 5G w Izraelu, to nie wiem, może to w Strefie Gazy albo na zachodnim brzegu, to może tak. Bo w samym Izraelu to absolutnie nie i to jest pewne. I to proszę bardzo na stronach ministerstw przecież izraelskich. Jest zakaz. Ja słyszałem o Belgii na przykład. Jeżeli chodzi o 5G, że tam też ma być, że tam ma być zakazana. O Izraelu słyszałem, że tak, a słyszałem też, że nie. Dobrze, ale ta migracja. Czy pani by uważał, że należy ją ograniczyć? Tak, 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 zdecydowanie. Musimy zdecydowanie. Przede wszystkim to są podstawowe zasady. Polska jest naszą ojczyzną. Zwłaszcza my naprawdę musimy o nią dbać, bo już mieliśmy taką historię, jaką mieliśmy i kraju nie było przez tyle lat. Ziemia jest nasiąknięta krwią naszych, słuchajcie, przodków. Musimy pilnować swojego, to jest nasze. Nie możemy pozwalać, żeby przywalały te budynki tej wersji. Poza tym to jest rozrzedzanie tkanki narodowej. Oczywiście. Ma być przede, naszej, wszystkim, nie ma przede wszystkim i ponad wszystko. Jesteśmy to jest rozrzedzanie jesteśmy tkanki narodowej naszej. Ile nas jest, tyle nas jest. Jesteśmy u siebie i będziemy się po swojemu rządzić. I tego chcemy. Chcemy być w Polsce gospodarzem. Chcemy mieć normalne rodziny. I A zaczyna się przystosowywanie do gości. A tak być nie może. Drogie panie, bo mija nam
To ja chciałam kropkę na D jeszcze, proszę Państwa. Ostatnie spotkanie pana, pana premiera Netanyahu z prezydentem Putinem. O właśnie, proszę bardzo. Proszę Państwa, spotkali się, Polska Agencja Prasowa to podaje, artykuł z 12 września tego roku. Zacytuję Państwu fragment, bo on nie wymaga komentarza. Władimir Putin przed rozpoczęciem rozmów z Netanyahu pozytywnie ocenił współpracę wojskową między obydwoma państwami. Prezydent Putin odniósł się także do zaplanowanych na przyszły tydzień wyborów do izraelskiego Knesetu, no bo mają ponowne wybory. Jak wskazał, w Izraelu mieszka ponad 1,5 miliona emigrantów z ZSRR. Jest m.in. nią również Litwinka Azari, która tutaj kończy bieg we wrześniu. I mówi prezydent Putin tak, zawsze uznawaliśmy ich za swoich ludzi, swoich rodaków i oczywiście nie jest nam obojętne, jakie osoby wejdą do parlamentu Izraela, podkreślił Władimir Putin. Gratuluję wyborcom PiSu kolejny raz. Czyli kto jest przyjacielem Rosji? Konfederacja czy... Przyjacielem Rosji nie jest, jest tylko sama Rosja i jej dobro i jej interes. I chcę zaznaczyć, że z Rosją, szanowni państwo, cała Europa współpracuje. Po pierwsze, jeżeli chodzi o nowy jedwabny szlak, to tak wstajemy z kolan, że rezygnujemy z podatku cyfrowego. To jeszcze powiem, to chwilę nam jeszcze będziemy mieć na wieczór. I jeżeli chodzi na przykład o Węgry, to Węgry już wydzierżawiły na 60 lat 300 metrów wybrzeża w Trieście, włoskim porcie, z bocznicą kolejową, z infrastrukturą przeładunkową, po to, żeby podpiąć się pod nowy, jedwabny szlak i w tym uczestniczyć, korzystać z przeładunków. U nas miał być pod Łodzią, prawda? Miał być pod Łodzią, ale towarzysze amerykańscy nie dali zgody. No PiS to absolutnie nie sądzę, żeby się tutaj był w stanie przeciwstawić. Grzecznie kupił F-35, zrezygnowali z podatku cyfrowego i wstajemy z kolan, proszę Państwa. Ale to nie wszystko. Słowacja i Węgry budują z Rosją szerokie tory o rozstawie takim jak w Rosji. Najszersze tory. I będą dwie bazy przeładunkowe. Jedna pod Wiedniem, druga na Słowacji, po to, ażeby lepiej skomunikować w ramach odnogi nowego jedwabnego szlaku Rosję bezpośrednio z tymi krajami Europy. Bezpośrednio z nimi po prostu współpracują. Wszyscy się bogacą. Tylko nie my, którzy jesteśmy tylko nie my. Europy i powinniśmy żyć jak pączki w my jesteśmy jedynym krajem, który na embargo z 2014 roku Putin się wkurzył na to skakanie. My się podpięliśmy pod wojenkę amerykańską z Rosją, na którą nie mamy, zaznaczam, wpływu żadnego. Nawet się nas nie informuje, jak pachołków się nas traktuje. Ale nas Putin ukara. Mówi, że szczycie to macie. Proszę Państwa, jaki jest bilans embarga od 2014 roku, to ja może powiem następnym razem. Nie będziemy się na wieczór to, denerwowali. Tak, Czyli to my jesteśmy tylko takimi harcownikami. My plecy mamy, tak, że w ogóle nie ma o czym gadać. Mało tego, Rosja zainwestowała w międzyczasie w swoją infrastrukturę rolniczą i przypominam, że jest członkiem euroazjatyckiej wspólnoty gospodarczej. Oni za chwilę nie będą potrzebować tych naszych jabłek. Co wtedy zrobimy? Pan Duda powiedział w czerwcu w Stanach Zjednoczonych, że bardzo chętnie Polska utrzymywałaby dobre relacje z Rosją, no tylko, że Rosja musi przestrzegać prawa międzynarodowego. No wzruszające, a Stany Zjednoczone nie bardzo muszą. Przestrzegają. Tak. Bardzo przestrzegają. I nasi żydowscy przyjaciele to już w ogóle. Na pierwszym miejscu, powiedziałabym. No tak, oni wybitnie. Oni wybitnie. Palestyńczycy mogą coś o tym powiedzieć. Tak, dokładnie. Drogie panie, serdecznie dziękuję. Lista numer... lista numer 4, ta, której nie wymieniają. Ta, której nie wymieniają. Lista numer 4, okręg 41. Tak. Miejsca? 6? 7? 2. 2. I jakie to jest województwo? Zachodniopomorskie. Zachodniopomorskie. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Już wypuszczamy tutaj wielką reklamę, że jesteśmy z panią Ewą umówieni na początek października na rozmowę. Tak? Tak jest. Super. Bardzo się już pani Ewo cieszę. Szanowni Państwo, dziękuję. Do zobaczenia. Również bardzo się cieszę. Bardzo proszę, wspierajcie finansowo nasz żywot, bo jesteśmy tutaj dzięki wam. Do zobaczenia. Bo skądinąd się tego Państwo nie dowiecie. Dziękuję Państwu za obejrzenie tego programu. Nie byłoby go jednak bez wsparcia widzów. Jeżeli zależy Państwu na niezależnym obiegu informacji w dobie cenzury, proszę o wsparcie. Liczy się każda kwota na rzecz bieżących wydatków i dalszego rozwoju mediów narodowych. Tak jak Marsz Niepodległości, media narodowe współtworzymy wszyscy. Stałe zlecenie w Banku na rzecz Mediów Narodowych to krok do repolonizacji mediów.